Dzień 20. Witam Was w kolejnym filmie, mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Do świąt zostało już naprawdę niedużo czasu i te vlogmasy też powolutku się już kończą. W mieszkaniu jest dzisiaj strasznie ciemno, pogoda za oknem okropna, pada deszcz, jest szaro, buro, bardzo nieładnie, dlatego wychodzimy z domu. Nie jest to zbyt logiczne, wychodzimy na brzydką pogodę, ale tak, wychodzimy z domu, żeby nie siedzieć w tej szarówce tutaj. A mamy fajne plany, zabieram Was w fajne miejsce, mam nadzieję, bo jeszcze tam nie byłam. To jest to miejsce, do którego kiedyś nie udało nam się podjechać, bo okazało się, że ma inne godziny otwarcia. Więc jedziemy dzisiaj. Próba druga, mam nadzieję, że się uda i zobaczymy, co zastaniemy na miejscu. Także bez zbędnego przedłużania, my wychodzimy z domu, a Wy koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeżeli ten film Wam się spodobał. I napiszcie w komentarzu, czy Wy już jesteście gotowi na święta, bo ja jakoś jeszcze chyba nie. Okidoki, jesteśmy już na miejscu. Na szczęście nie pada, bo jak wychodziliśmy z domu to padało, więc przynajmniej to się udało. A jesteśmy około 40 km od Warszawy, no od nas z domu nieco więcej, ale dojechaliśmy już na miejsce do odnalezionego domu Świętego Mikołaja. I co masz do powiedzenia? Nie no, czad. W sensie super. Jesteśmy tu chyba jedynym samochodem, który podjechał i trochę... Mnie to przeraża, bo widziałam, wszystko jak, jest dla ciebie. Widziałam, jak wszyscy nagle tutaj pracujący się podnieśli i nie wiem, teraz się trochę wstydzę. I liczą, że zaraz gromada dzieciaków wybiegnie, a to po prostu jakaś tam vlogerka, no. Ale jaja. Wiecie, jak się teraz czuję? Trochę tak, jak poszłam... O dobra, są ludzie. Trochę jak... Pamiętasz, jak poszliśmy na narty biegowe i ja poszłam w dżinsach i byłam... Tak, byłaś jedyną w dżinsach osobą. Ty zawsze się wybierasz. Ale ja nie miałam innych spodni. Dobra, są jacyś ludzie. I to nie są dzieci. Idziemy. No to co? Idziemy zobaczyć, o co tu chodzi. A wiecie, co ja tu czuję? Widzicie ten dymek? To jest dym ogniska. Może jakaś kiełbaska wleci? Czy spotkam tutaj Roberta Lewandowskiego? Tutaj nie, tutaj spotkasz Mikołaja. Szkoda. Juhu! Zobaczcie, mamy już bilety. Bilet wstępu, jak widzicie, 40 zł od osoby. Idziemy zobaczyć, jakie tutaj są atrakcje. Dodatkowo płatne na pewno będzie jakieś jedzonko, picie i pieczenie kiełbasek. Lecimy. Zobaczcie, nawet Patryk jest zainteresowany atrakcją. Znalazł coś dla siebie. Peżocika. Wow, fajny? Zobacz. Zobaczcie, jaki peżocik. 403, tak? Wow. Tu ma nawet. No, pokaż. Tu ma logo Peżota. No. Ładny samochód, ładny. Tutaj mamy ognisko. No ja się chyba skuszę na kiełbaskę, ale to za chwilę. Alpaki z Wesołej Paki. Tak, też są. Poczekaj, alpaki są tobą zainteresowane. Cześć! Zobaczcie, jakie tutaj są słodziaki. Cześć! Macie jakieś imię? Cześć! Cześć! Ojej! Karmelek. Iśkierka jest tam ostatnia. Cześć, misiu! A tu jest Nadzieja. Piękne! Ale macie piękne przybranka! Cześć! Always Christmas time.
Zobaczcie, jaki tu jest super klimat. Można sobie usiąść. I tu w końcu jest ciepło. Zjeść coś, napić się. Pięknie. Ognisko niestety powoli wygasa, bo deszcz zaczął padać, chociaż chyba już powoli przestaje, więc może jeszcze coś z tego będzie. No właśnie, takie mamy szczęście. Ale przyszliśmy najpierw coś zjeść i mamy bigosik. Dobry? Zamówiliśmy też pizzę i dwie zimowe herbatki. Także super, ale fajny klimat tu jest. Tak, wziąłem ci. Będą dwie. Żebyś się przypadkiem dzielić ze mną nie musiał. Mamy już pizzę. Testuj. Zobacz, Mikołaj wchodzi. Jezus Maria. Co ty mówisz? No. Patrzcie na to. Prawdziwy Mikołaj. Tylko u mnie. Jesteśmy już w domku Świętego Mikołaja, jest nawet Mikołaj i tu jest absolutnie przepięknie. Już wam zaraz pokażemy. Dużo nie będę tu mówić, bo jest muzyka, więc nie bardzo chciałabym nagrywać, ale no muszę wam to pokazać. Prawie 15, spędziliśmy tu trochę czasu, ale powiem wam, że jest rewelacyjnie, bardzo mi się to podobało, także polecam, jeżeli będzie za rok ta miejscówka, to też przyjedziemy. Chodzimy. Po kilku godzinach, nie wiem o której, nie no, ile tu byliśmy? Z 3 godziny chyba. Troszkę ponad. Troszkę ponad. I po milionie zdjęć później jesteśmy tutaj. Jak ci się podobało? No spoko, ta aranżacja tam bardzo ładna. Pięknie, prawda? No. Bardzo fajne miejsce. Wydaje mi się, że jest czynne jeszcze do stycznia, końca stycznia. Ale mogę się mylić. Lepiej to sprawdźcie. Możecie znaleźć to miejsce wpisując na Facebooku odnaleziony Dom Świętego Mikołaja. Podlinkuję wam w sumie może. Będzie najłatwiej. Uważam, że to jest super miejsce. Ale to jeżeli... jest ciekawsza rzecz. To jest, moi drodzy, mój samochód. Fascynujące. Jeżeli chcecie odwiedzić taki Dom Świętego Mikołaja, to myślę, że naprawdę warto. Właśnie tutaj dzieciaki. Możecie zrobić sobie tutaj piękną świąteczną sesję. Naprawdę super miejsce. Nie tak daleko od Warszawy. W sumie nie załapaliśmy się na kiełbaski, więc jak wy tu będziecie, to koniecznie zjedzcie za nas kiełbaskę. Koniecznie. A tymczasem jedziemy dalej. O, zobaczcie, to jest nasz kolejny cel na dziś, czyli targi świątecznych prezentów. Znowu jesteśmy na Koneserze. Także lecimy, zobaczymy, co fajnego uda nam się zobaczyć. Cud. Tym razem to nie ja sobie coś kupuję, ale znaleźliśmy, słuchajcie, takie piękne kurtki. I tym razem zaszalał Patryk.
kurtka wybrana. Nie, że mi się jakoś super podobała, ale Patryk zachwycony, bo jest z Jokerem. Wracamy do domu, bogatsio kurtkę i kolczyki dla mnie, ale szczerze wam powiem, że takie średnie były te targi. Jestem trochę zawiedziona. My już wróciliśmy do domu, byliśmy na tych targach, były takie raczej słabe, ale kupiliśmy sobie dwie rzeczy i jedną do jedzenia, zaraz wam pokażę co. Patryk sobie kupił super kurtkę, więc może zaraz wam się zaprezentuję. A ja kupiłam kolczyki z firmy Mam o Mamy i już wam pokazuję. Bardzo mi się spodobały, urzekły mnie, bo są takie inne. One są ze stali chirurgicznej, pozłacanej i tutaj są takie, nie wiem co to są, kamienie? Kryształki? Nie mam pojęcia. Mam teraz bardzo podobne złote kółka i dużo komplementów od was dostaję, jakie mam na sobie. A noszę je praktycznie codziennie, bo ja kolczyków nie ściągam. I pytacie mnie, gdzie je kupiłam. Ja dostałam je na chrzest, więc no raczej ich nigdzie nie dostaniecie. Ale zobaczcie, te na przykład są bardzo, bardzo podobne i też były takie proste, bez takich właśnie wiszących elementów. Więc super są, bardzo mi się podobają. A ty, modelu, jak tam? Pokażesz się nam? Czemu? No nie wstydź się, chodź. Wzięliśmy sobie też coś słodkiego i to są świeże owoce w czekoladzie. Patryk ma suszoną śliwkę, a ja mam maliny w czekoladzie. O, jest jak to pachnie. Będziemy już kończyć tego vloga, ale dostałam pytanie pod tym wcześniejszym. Z prośbą, żebym nagrała film na temat mojego podejścia do życia, co jest dla mnie najważniejsze i co robię, że mam tyle pozytywnej energii i motywacji w sobie. Może zacznijmy od łatwiejszego członu tego pytania. Co jest dla mnie najważniejsze w życiu? Myślę, że rodzina, mój związek, ale też taki mój komfort życia i spokój w życiu. To jest dla mnie najważniejsze. Ja nie lubię jakichś dziwnych, zawiłych, skomplikowanych sytuacji. Lubię, jak wszystko jest proste, jasne. Cenię sobie przede wszystkim spokój. Już wam zresztą to powtarzałam. Natomiast skąd mam w sobie tyle pozytywnej energii i motywacji? Nie mam. To nie jest tak, że ja to mam na co dzień. Ja wam nie pokazuję wielu emocji typu jakiejś złości, frustracji, płaczu, bo nie uważam, żeby YouTube to był na to miejsce. Nie jestem też za tym, żeby udawać, że wszystko jest dobrze i wydaje mi się, że ja tego nie robię. Nie pokazuję wam tego zazwyczaj, ale kiedy już kurz opadnie, jej emocje i jakby cała sytuacja się uspokoi, to staram się wam mówić o naszych problemach, tak jak było z mieszkaniem. Wiecie, to, że musieliśmy zrobić remont od początku, nie jest niczym przyjemnym. Też nie wydarzyło się w ciągu jednego dnia. To było kilka tygodni tak naprawdę frustrujących sytuacji, złości, różnych takich spięć, więc to trochę trwało. O, idzie model. Patryk ma brzydką fryzurę i nie chce się pokazać, ale to jest piękna kurtka z Jokerem. Podoba się? Tak. Już idziesz? Takich momentów staram się wam nie pokazywać, bo też jest to dla mnie coś takiego bardzo osobistego i wręcz nienaturalnym byłoby dla mnie wyciąganie aparatu, nie wiem, w momencie, w którym płaczę, czy się kłócę, czy jestem jakaś taka zła, bo to są takie bardzo prywatne momenty. Wiecie, to, że nie widzicie, że ja płaczę, to nie znaczy, że się to nie wydarza, a mogę wam powiedzieć, że ja jestem raczej płaczącą taką osobą. I mogę wam powiedzieć, że to się zdarza mi się codziennie. Pamiętajcie o tym, że nie wszystko, co widzicie, jest w 100% tym gotowym obrazkiem i też pamiętajcie, że jeżeli czegoś nie widzicie, to że tego czegoś nie ma. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby to powiedzieć, ale faktycznie staram się mieć w sobie tę pozytywną energię i motywację. Na pewno pomaga mi to, że wymyślam sobie po prostu fajne rzeczy do robienia. Grudzień jest dla mnie, wbrew pozorom, ciężkim miesiącem. Vlogmas wcale nie jest takim prostym, łatwym czasem, że wszystko przychodzi mi z łatwością, z uśmiechem na twarzy wstaję. Ja, słuchajcie, teraz tak naprawdę robię na dwa etaty i jestem zwyczajnie zmęczona. Oprócz pracy, oprócz vlogmasów jest też życie, jest to mieszkanie. Dużo się dzieje, natomiast w tym wszystkim staram się zapewnić też sobie atrakcję, bo pomimo tego, że nagrywam, to muszę mieć z tego jakąś przyjemność.
i dlatego pokazuję Wam tak wiele fajnych rzeczy, bo ja też na tym korzystam po prostu. I łatwiej mi jest o tę motywację, kiedy robię coś, co po prostu sprawia mi przyjemność. No to jest dosyć naturalna sprawa. Tak się właśnie motywuję i stąd moje pozytywne podejście. No bo staram się po prostu raczej pozytywnie patrzeć na świat. No bo w sumie chyba tak jest lepiej i łatwiej. Przeczytałam gdzieś w sieci jeszcze na początku Vlogmasa taki komentarz, że wszystkie influencerki, youtuberki w grudniu nagle zapominają, że mają pracę, że istnieje cały wszechświat i wszystkie mają czas na pieczenie pierniczków i ozdabianie choinek. I no, trochę może się tak wydawać, ale z drugiej strony pamiętajcie, że YouTube to jest jednak jakiś rodzaj rozrywki. I ja na przykład nie wyobrażam sobie pokazywać Wam przez cały miesiąc takiego zwykłego, normalnego życia, jakie możecie zobaczyć przez cały rok na kanale. Nie wyobrażam sobie 40 minut opowiadać o pogodzie, o praniu i o innych takich pierdołach. Oczywiście to może być fajne i wiem, że lubicie takie domowe dni, leniwe vlogi. Natomiast ja przynajmniej staram się, żeby ten grudzień naprawdę był fajny, świąteczny. Wiem, że nie wszyscy macie okazję doświadczać różnych rzeczy, nie wszyscy są na przykład z Warszawy, nie wszyscy po prostu mogą sobie czasowo pozwolić na to, żeby odwiedzić pewne atrakcje, więc staram się pokazać Wam jak najwięcej i no, mówienie, że wszystkie influencerki teraz nagle tylko pieką pierniczki, jest takim trochę niezauważeniem tego, że no, nie robimy też tego tylko dla siebie, ale przede wszystkim chcemy zapewnić Wam jakąś rozrywkę, wprowadzić Was w świąteczny klimat. Ja przynajmniej staram się to zrobić. Mam nadzieję, że jakoś gdzieś tam fajnie spędzacie z nami czas, bo tych atrakcji jest całkiem sporo. Koniec tej pogadanki, nie było jeszcze kalendarzy, więc może byśmy w sumie coś razem otworzyli i będziemy się żegnać. Dobra, to otworzymy może kalendarz z Krukam, bo jego było faktycznie dosyć mało. Także już widzę 20 i tu chyba będzie baton. Nawet coś lepszego. Piernik w czekoladzie. Ale super! To może jeszcze kalendarz z Pure Beauty. Już znalazłam 20. Już coraz mniej tych pakunków. Smutno tak. I mamy tutaj serum olejkowe do ciała i włosów z Liren. Okej, teraz już naprawdę przyszedł czas, żeby się pożegnać, także mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i dajcie koniecznie znać, czy podobało Wam się u Mikołaja na chacie. Do zobaczenia, do następnego filmu. Buziaki, pa!